Stara maksyma brzmi: nie śpi, bo cię okradną. Gruby misiaczek wpada do tramwaju, patrzy na śpiącego i rozpoczyna się małe plądrowanko. Jest napastnik, jest ofiara. Znowu kroimy śpiącego. Łatwy cel. Cel mocno śpi. Sprawdzenie czujności. Czy nikt mnie nie widzi? Co tam masz, kolego? Komóreczka, portfelik, małe co nieco. Wszystko się przyda. Trochę niewygodna pozycja do krojenia, ale damy radę. Przekazanie łupu koledze. To wszystko zgodnie z techniką kieszonkowców. I jeszcze mała popraweczka. Małe grzebanko. Taka malutka rewizyjka w kieszonkach. Gruby ma dar w paluszkach. Może tam coś jeszcze jest? Coś tą ostatnią akcją za bardzo naruszył spokój śpiącego. Paluszki drgnęły. Ups, klient się obudził. Zmylamy kierunek. Głęboko zapatrujemy się w dal. Ach, tyle ciekawych rzeczy za oknem. A my? Nas przecież tu nie ma. Gruby złodziej wszystko bardzo pilnie obserwuje i za chwilę oddala się w siną dal, z fantami oczywiście. A skrojony śpi snem sprawiedliwego i jedzie w błogiej nieświadomości. Może jeszcze ciągle krąży od pętli do pętli. Oj, uważaj, kamera patrzy. Och, ty gruby misiaczku, ty mały cwaniaczku. Wytargam cię za uszko, ty pękata gruszko. Inna sytuacja, inny tramwaj. Pani się chyba nieco zamyśliła. Myślała o ukochanym albo o tym, co ugotować mężowi na obiad. No, w każdym razie była rozkojarzona. Sprawnie, bezboleśnie pozbawiono ją torby. Jak ten koleś to zrobił? Pani wróciła do rzeczywistości. Na ten powrót najlepsza jest kanapka. Ale coś się nie zgadza, coś jest nie tak. Gdzie moja torba? Było i nie ma, jak w cyrku. A może nie zabrałam jej z domu? Popatrzmy na kocią zręczność złodzieja. Kradzione podobno nie tuczy, ale jest jeszcze sporo amatorów cudzej własności.